What we need is collaboration. 4 miliardy złotych rocznie. Jest chyba lepiej niż się spodziewaliśmy. To jest coś, co jest w naszej gestii. Bank BNP Paribas od roku 2019 realizuje swój program Banku Zielonych Zmian, gdzie oprócz finansowania na inwestycje związane ze zmniejszaniem presji środowiskowej, kładziemy również nacisk na wspólne projekty, które pomagają wpływać na polepszanie środowiska naturalnego i redukcję zmian klimatycznych w Polsce. Pszczoły są o tyle ważne, że bez nich cały nasz ekosystem nie będzie funkcjonował, po prostu nie będzie żywności, a przy okazji są one takim naturalnymi dronami, których my nie jesteśmy w stanie oszukać i przywożą nam wartościowe dane, które my możemy sprawdzać, weryfikować. Biodiversity is nice, but we can improve it. That's why we are here today. We identify some pesticides, but I think with the collaboration of the farmers, but also the citizen and the city, we can reduce it in the futures. And about the heavy metals, finally, the results are quite very nice because it's very, very low level of heavy metals. My od wielu lat uważamy, że zieleń w mieście, które ma 60% terenów zielonych, należy ją uszlachetniać, zmieniać, dodawać do tego co jest w sposób taki naturalny i trochę dziki, również stymulować w pewnych konkretnych kierunkach. Efekty tego projektu dadzą nam twarde dane, dadzą nam coś, o czym będziemy się mogli oprzeć, żeby nasze działania były celowe, bo tak jak wiemy, że różne zasoby są po prostu ograniczone, nasze zasoby są również ograniczone. Kierujmy swoją uwagę w miejsca, gdzie możemy realnie zadziałać. My chcemy pokazać to, że zaangażowanie się w projekty tak zwane zielone potrafi wygenerować odpowiednią przewagę konkurencyjną, czyli to, że coraz częściej klienci zwracają uwagę na to, w jaki sposób produkty są wytworzone. Czy przykładowe krowy czy świnie były utrzymywane w wysokim dobrostanie, czy były produkty wytworzone przy zmniejszonej presji środowiskowej, czy była liczona emisyjność dla tego produktu. Praca pszczół w samej Polsce w przeliczeniu na tak zwaną wartość roboczą to jest 4 miliardy złotych rocznie. Tego nie da się w żaden sposób do żadnego budżetu państwa czy żadnego województwa dołożyć, żeby tą pracę zastąpić. Te ostatnie działania, tak jak tutaj w Pile w zakresie nasadzeń i wysiewu łąk kwietnych, to też jest dodatkowy zysk dla samorządów, bo samo koszenie takich pasów drogowych jest wyceniane w Polsce na około 350 milionów złotych. W związku z tym brak tego koszenia to są dodatkowe środki, które mogą zostać w budżecie miasta i mogą one zostać przeznaczone właśnie na przykład na kolejne zasadzenia drzew czy kolejne projekty związane z tą zieloną infrastrukturą. To jest oczywiście kwestia wyglądu miasta, tego jak ta zieleń jest utrzymywana, jak jest zadbana. Druga rzecz to oczywiście kwestia nawodnienia, mikroretencji, w ogóle zatrzymania wody w wielu miejscach. No i ten trzeci, który wiąże się szczególnie z tym badaniem, czyli bioróżnorodność, czyli tego typu nowe nasadzenia, nie tylko na terenach publicznych, ale również tych, które są w posiadaniu działkowców czy mieszkańców prywatnie. I tak szczerze powiedziawszy, jakby właśnie ten element bioróżnorodności to jest coś, co jest w naszej gestii. Czyli my możemy mówić o tym, jakie kwiaty należy nasadzać, żeby ta taśma pokarmowa była nieprzerwana, była bogata, żeby pszczołom i ludziom żyło się w tym mieście pięknie. What we need is collaboration because we need the. When I said each drop is very important to create an ocean, and one drop it's one plantation, 2 square meters plus 2 square meters plus 2 square meters, it's that could be a lot, and we need the people and we need collaboration. I think it's important because actually the biodiversity is disappearing. If we are not doing some things, in 2050 we are estimating that 50% of all the biodiversity will have disappeared all around the world. Then we have to change it for the next generation.